Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl i dzisiaj zapraszam Was, moi drodzy, na recenzję karty graficznej od Gigabyte'a GTX 750 Ti w schłodzeniu Windforce, oczywiście w wersji OC. Déjà vu? Niekoniecznie. Ci, którzy widzieli wcześniejszą recenzję tej karty, pamiętają, że podkreślałem, iż ta testowana to była pierwsza rewizja karty z niżej traktowanymi zegarami, a niebawem miała dotrzeć do redakcji właśnie ta właściwa sztuka, gdzie zegary zostały podniesione jeszcze wyżej, o czym informuje już nas producent na samym opakowaniu. I tak jest właśnie w przypadku tej testowanej jednostki. Pod względem wykonania konstrukcji samej karty graficznej, PCB, wyposażenia w porty, ta karta nie różni się niczym od wcześniej testowanej jednostki, dlatego zdjęcia oraz wszystkie te informacje związane chociażby z długością karty będą dostępne oczywiście w tej pierwszej wersji tekstowej. Myślę, że nie ma najmniejszego sensu powtarzanie, czego zostało napisane. Jakie zmiany zaszły w tej jednostce? Moi drodzy, to jest bazowe taktowanie oraz taktowanie w trybie turbo tutaj procesora karty graficznej. W tej pierwszej testowanej, przyznając wersji, która też, przypomnę, była wersją OC, producent zegary ustawił na 1033 MHz oraz 1111 w trybie turbo. Ta jednostka taktowana jest bazowo 1215 MHz, o czym już mamy informację na samym opakowaniu, a w trybie turbo 1294 MHz. Nie uległo natomiast bazowe taktowanie pamięci i wynosi 1350 MHz fizycznie. W związku z tymi wprowadzonymi zmianami, czyli podniesionymi bazowymi taktowaniami tej karty, możemy się spodziewać przede wszystkim większej wydajności. Nie podejrzewam, żeby wyniki były jakieś oszałamiające. Chodzi oczywiście o te różnice, że nagle nie zrobi nam się 750 Ti, 770. Oczywiście o tym mowy nie ma. Natomiast myślę, że te kilka klatek jesteśmy w stanie zyskać. I druga kwestia, która może być z tym związana, to jest przede wszystkim ta testowana karta o już wyższych taktowaniach może mieć wyższe temperatury, ciutkę wyższą głośność pracy i wyższy pobór prądu. Oczywiście nie musi to być reguła, ponieważ jak dobrze pamiętacie, 750 Ti w tej pierwszej rewizji miała bardzo duży zapas temperaturowy i głośności pracy. Także tutaj może kosztem głośności będą cały czas takie same temperatury, a może kosztem temperatur będzie po prostu wyższa głośność pracy. Zobaczmy, zapraszam na testy. Drodzy, czas na pomiary temperatury, głośności pracy oraz poboru prądu. Oczywiście pobór prądu dla całej platformy. Od tego zaczniemy. Rzućmy tutaj okiem na watomierz. Jak widzicie, pobór mocy przez cały zestaw to około 90 W, nawet niecałe 90 W. Zanim przejdziemy sobie do odczytu temperatury dla karty nieobciążanej, jeszcze kontrolnie zmierzymy tutaj temperaturę otoczenia. Zobaczmy, ile dzisiaj będzie. Też będzie dosyć ciepło niestety. Aż 26,1 stopnia Celsjusza, czyli jest jeszcze cieplej niż ostatnio. A zobaczmy, jak temperatura karty graficznej. 30 stopni, moi drodzy, przy prędkości obrotowej wentylatoru wynoszącej około 1600 obrotów, co stanowi 33% prędkości maksymalnej. I przystępujemy do pomiaru głośności. Wszystkie wentylatory będą oczywiście powyłączane. Ja się wyciszam i zobaczmy, do jakich wartości dojdą te pomiary na sonometrze. To była ta wartość najniższa. Jak widzicie, wentylatory wyciszone, ja się wyciszam i zobaczmy teraz, jak głośny będzie Gigabyte podczas obciążania. Moi drodzy, obciążana już jest cała platforma tutaj testowa, co widzicie od razu po poborze mocy przez zestaw. Zobaczmy sobie wartość maksymalną, 375,6 W poboru mocy przez, przypomnę, całą platformę obciążoną programami syntetycznymi. Moi drodzy, zaczynamy sobie testy z gier i tutaj chyba już niemalże tradycyjnie na pierwszy ogień Battlefield 4, rozgrywka wieloosobowa, rzućmy okiem na ustawienia graficzne Ultra.
Wracam sobie do rozgrywki, oczywiście rozdzielczość Full HD. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Coś takiego, żeby o, do partnera podejdziemy, żeby coś się troszeczkę bardziej działo. A tutaj chyba nikogo z przeciwników teraz nie ma w ogóle w tym momencie, więc ze spokojem możemy najpierw chwilę poczekać. To oczywiście, co nas interesuje, to jest lewy górny narożnik monitora. Ilość klatek na sekundę zlicza nam program FRAPS. Tutaj widzę, że właśnie przeciwników troszeczkę nam czai, tak brzydko powiem. Spróbuję się przedostać troszeczkę tutaj z tyłu. Wow. To było na mnie? Chyba tak. Zobaczymy gdzieś tutaj wyżej. O, drzewo w mieszkaniu. W zasadzie bardziej w domu. Ha, ale jestem dobry. Spadłem z niego, na niego jak grom z jasnego nieba. I jak widzicie, mimo tak wysokich ustawień graficznych, gra jak najbardziej płynna. W pełni komfortowa. Gdzie oni się otuczają? Czy oni się tam z drugiej strony... Czy... Co on taki? A, i dostałem. Dobra. Słuchajcie, następna gra. Ostatnio pytaliście się o Crysisa, jest więc i Crysis, moi drodzy. Oczywiście, jeżeli zawsze chcecie widzieć, a myślę, że chcecie, wyniki z wszystkich testowanych przeze mnie gier, zapraszam do recenzji tekstowej, tam znajdziecie te wykresy. Zobaczmy na ustawienia graficzne, tutaj high, nic się nie zmienia. Rozdzielczość oczywiście Full HD, VSync wyłączony, no bo jakżeż inaczej. Wznawiamy sobie rundę i zobaczmy, jak sprawdzi się tutaj GTX 750 Ti od Gigabyte'a z chłodzeniem Windforce, ale przypomnę jeszcze raz, to jest druga rewizja, ta z wyżej taktowanymi zegarami samej karty graficznej. Odczytywanie nie powinno to jakoś super długo trwać. Moi drodzy, lewy górny narożnik, w tej chwili jesteśmy tutaj na dole w jednym z przekaźników, tak? Ponad 50 klatek na sekundę. Już tutaj sobie wyjdziemy na zewnątrz. Bak dostał. Teraz pójdziemy się troszeczkę postrzelać na górę. Tradycyjnie niemalże. Trochę dostali. Oczywiście ilość klatek podczas takiej akcji, zwłaszcza na otwartym terenie, spada. Jak widzieliście, spada nawet do około 30 klatek na sekundę. I trudno tutaj w tym momencie mówić na takich ustawieniach o całkowicie płynnej, komfortowej rozgrywce. To jest, myślę, że oczywiste. Natomiast na opartego gra się da, a musicie przecież pamiętać o tym, że zawsze można zmniejszyć ustawienia szczegółowości grafiki. I Metro Last Light, czyli jedna tutaj z bardziej chyba wymagających gier. Najpierw rzut okiem na ustawienia Full HD, jakość wysoka, filtrowanie AF raz 16, rozmycia, teselacje normalne, VSync oczywiście wyłączony i rozpocznijmy rozgrywkę. Moi drodzy, i Metro Last Light rozgrywka, natomiast żeby nie było tak nudno, to nie jest w tym momencie ostatnia, pierwsza misja, ta początkowa, a ostatnia, czyli tutaj zaraz to jest ostatnia w zasadzie misja w grze. No tutaj coś trzeba... Zaraz zaczną tutaj nadbiegać. Się robi ciemno. Mam nadzieję, że widzicie to, co trzeba. Się będą dostawali. Proszę, jak się wbili pociągiem. Jest akcja, moi drodzy.
widzicie ilość klatek na sekundę, 40, kilka. Da się więc grać. Ale ich tam jest, no. Można się troszeczkę zaopatrzyć. Chyba nie dopilnowałem. Ale to nic. Przynajmniej widzicie, jak tutaj wygląda kwestia. Rozgrywki. Albo to tak miało być, nawet nie wiem. A widzicie, że FPS-y też potrafią spać. Na szczęście w tym momencie, akurat nie w takim mocno newralgicznym momencie, i ta płynność jest cały czas zachowana. Moi drodzy, ostatnia gra, jaką tutaj zobaczycie, czyli Grid 2, natomiast zanim przejdziemy sobie do opcji związanych tutaj oczywiście z samym pomiarem, zobaczmy na ustawienia grafiki Ultra. Lewy górny narożnik, widzimy pomiary klapsem i zobaczymy, jak tutaj karta się spisze. To jest drift, jeszcze nie dokończony, jak dobrze pamiętam przeze mnie. Tak, drift, drift. Sprawdza się. No i tam. Kurde. Ło. O ja. Ten mnie nieźle skasował. Jak widzicie, całkiem niedroga karta graficzna. Radzi sobie całkiem przyzwoicie. Trochę za mała prędkość była, żeby to ładnie przyjechać. To będzie straszna kiszka. Ale nie o wynik teraz tu chodzi. A o to, żeby pokazać wam, jak i czy płynna jest gra. I kicha. Straszna kicha. Jeszcze pierwszy, ale w topa. Moi drodzy, 750 Ti od Gigabyte z chłodzeniem Windforce, ta już z wyżej taktowanymi zegarami. Nie odchodzi tutaj jakoś mocno od swojej poprzedniczki, oczywiście pod tym względem pozytywnym. Wyniki, które uzyskaliśmy z oczywistych względów, są oczywiście lepsze w praktycznie każdej grze. Ta różnica nie jest duża, ona wynosi zaledwie kilka klatek na sekundę, jednak być może dla was te kilka klatek na sekundę mieć znaczenie, może mieć nawet duże znaczenie. Co się dzieje z temperaturami, z głośnością pracy i z poborem prądu? No z oczywistych względów, podobnie jak również w wyników w testach z gier, nie można porównać. Tak, ta karta ma wyższe temperatury, natomiast głośność pracy tutaj cały czas jest na bardzo wysokim poziomie. Co do poboru mocy przez platformę, bo taki tutaj rozważamy podczas obciążania testami syntetycznymi, no ta karta tutaj razem z całą platformą tej mocy potrzebowała więcej do pracy. Natomiast zwróćmy uwagę na bardzo zasadniczy element, którymi różnią się te testy. No przede wszystkim tam był FX6300 podkręcony, tutaj jest podkręcony FX8320. Karta, która z uwagi na to, że posiada jeden moduł, dwa wątki więcej, będzie relatywnie, ten procesor będzie relatywnie pobierał więcej tej mocy i to również na pewno ma swój udział w tym, że całość poszła troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o ten wynik ostateczny. Moi drodzy, ta karta nadal pozostaje konstrukcją, która cieszy ucho, bo nie jest głośna, która ma zapas termiczny 69 stopni Celsjusza, jak na 750 Ti, to nie jest jakiś super rewelacyjny wynik, ale też nie ma co popadać w panikę, ponieważ tu nadal mamy pewien zapas kilku stopni ze spokojem, a jeszcze pamiętajcie o tym, w jak wysokiej temperaturze otoczenia się te pomiary dzisiaj odbywały. I ta karta zapewni nam tutaj, moim zdaniem, całkiem przyjemną rozgrywkę w praktycznie każdej grze, ale oczywiście rezygnując z tych maksymalnych detali, z maksymalnej szczegółowości grafiki. To by było na tyle. Osoby oczywiście zainteresowane wszystkimi wynikami, wykresami, zapraszam do recenzji tekstowej, do której link tradycyjnie znajdziecie w
opisie, a jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na naszym kanale YouTube, na naszym portalu, zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka, na naszego fanpage'a. Do zobaczenia.